Dzień dobry Państwu, mam tu gości z Mrągowa, z Pisza. Mam, proszę się przedstawić. Witam, pozdrawiam wszystkich fanów i wyborców pana prezydenta. Naszego. Jak masz na imię? Janek. Cześć, jestem Roxana. Cześć, Tomasz. Skąd pochodzisz? Z Mrągowa. Z Pisza? Z Mrągowa. Na jakiej ulicy? A ulicy to nie można wymienić. No, bo raczej to... nie bardzo. Tak. Jak się żyje w Mrągowie tam? Bardzo dobrze, mamy bardzo ładny amfiteatr, ciekawe rzeczy się dzieją, mamy wiele jezior, także wydaje mi się, że bardzo dobrze się żyje w Mrągowie. Jak w Piszu się żyje? Bardzo dobrze. Jak ulice w Piszu, Roxana? Nie powiem. Proszę? Ulice jak w Piszu? Tak. Bardzo dobre. Nie mam zastrzeżeń. A tu co powiesz więcej o Mrągowie? O Mrągowie więcej? Tak. Panie Janie. Coś więcej, jak kolega powiedział, to chyba nie powiem. Ale żyje się spokojnie. Czy już masz jakąś sobie kobietkę? Kobietkę? No, już nie. Ale masz już na oku. Tak, na oku dużo jest. A kiedy będzie, a pokaż rączki, czy już masz... Proszę bardzo, rączki czyste. Nie masz tego, tej złotego coś na ręce. Jeszcze nie, tak? Nie stać mnie na złote nic tutaj na ręce. A pani ma jakiegoś chłopaka? No mam, stoi obok. To pani chłopak, tak? Tak. Tak wyszło, no. To jak to się poznaliście Pisz i Mrągowo? Opowiedzcie. Na wyjeździe przyjechaliśmy napić się piwa na tak zwanej... Ale gdzie, plaży. Do Pisza? Tak, na plaży w Piszu, bardzo piękna plaża, bardzo polecam i tam się poznaliśmy. Tak wyszło. Aha. I jakie tam dziewczynki takie piękne są? No, tylko. Aha, to pan zapraszasz, tak? Jak najbardziej, zapraszam do Pisza, do Mrągowa, jak najbardziej, z Podlasia zapraszam. A czy to prawda, że w Mrągowie jest taka, jak ja mieszkałem w Mrągowie, do 75 roku to nie było takiej estrady, a ja słyszałem, że teraz jakaś tam estrada jest, czy to prawda? Jak najbardziej, jest amfiteatr. A jak tam zespoły występują? Wchodzą, śpiewają. Ale jakie, nazwy? A to ja nie wiem, to różne, zależy od imprezy tematycznej, jaka obecnie się odbywa, także możemy mieć tam występy kabaretów, koncerty popowe, disco-polowe, hip-hopowe, wszystko naraz nawet. A w Piszu? W Piszu mamy imprezy od niedawna i też występują różne kategorie muzyczne, hip-hop, reggae, wszystko. Co pan chce? A kto jest burmistrzem Pisza? A tego nie mogę zdradzić. Imienia, nazwiska nie podam. RODO. Nie, imię możesz podać. Andrzej. A nazwisko możesz tylko... Nie mogę. Nie, pierwsze podać. R. R czy S? Nie podam. A wiele lat on jest burmistrzem? Cztery lata Pisza, tak? A w Mrągowie tam co się dzieje dalej, mógł pan? A nie wiem, co się dzieje, wie pan, już tam nie mieszkam od jakiegoś czasu. A gdzie mieszkasz? W Białymstoku. O, od kiedy mieszkasz w Białymstoku? Od 5 lat. To tak samo jak ja, można powiedzieć. Pan trochę dłużej mieszka chyba w Białymstoku. No ale, można powiedzieć, i co, przebierać się tutaj do Białymstoku? No tak wyszło, no. A to z Roxaną? Swoją dziewczyną? Tak wyszło. To ja już widzę, zaraz będzie ślub chyba, nie? No jeszcze nie. Tak? Aż tak to nie, panie prezydencie, dziękujemy bardzo, uciekamy, miło nam było. Musimy uciekać, tak. No dziękuję bardzo za nagranie, może coś pozdrowicie Podlasian, czy coś jakiego, może pozdrowienie? Podlasian i... Macie super drogi. Macie super drogi, wszystko macie super. No i macie super kandydata naszego prezydenckiego, którego też popieramy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.